Dobra Wojtas, co będziemy dzisiaj robić? Dzisiaj na moim rancho będziemy uruchamiać hydrofor, który nie był odpalany już bardzo długo. Z tego powodu, że się kiedyś tam zatarł. Ja go rozkręciłem. To jest taka oto pompka. Hydrofor wakuum z grudziądza, dobra. To było wszystko zatarte. Kiedyś to oczywiście działało, nie można powiedzieć, że nie działało. I cały czas była woda ze studni, ale później studnia gdzieś wyschła. Ja pogłębiłem studnię. Tam o 3 kręgi. Rozkręciłem cały hydrofor, powymieniłem mu szczelki, łożysko. Ile czasu ten hydrofor stał nieruszany? On był nieruszany z 5 lat. To zalałem wcześniej wodą, to dobra. Akurat nie było, ale zalałem go wodą. Tutaj jest zaworek, to jest normalnie z sieci. No i teraz tu jeszcze muszę zrobić podłączenie do prądu. Dobra. Czyli tak, to utniemy, tu założymy. Pamiętajcie, niebieski do niebieskiego, czerwony do czerwonego, ale tu nie mamy czerwonego. To co w takim razie, jak nie mamy czerwonego? No nic, no. Metodą prób i błędów. Będzie tylko niebieski i czarny. O, czarny nie ma, bo to jest na 230, to jest trochę więcej. Dobra, tu mamy założone. Teraz założymy go do istniejącej wcześniejszej instalacji. To jest teraz pod prądem? To był włącznik, nie wiem, chyba nie. Nie, jest pod prądem, bo tu jest włącznik do tego, włącznik jest wyłączony. A włącznik jest włączony, czyli teraz jest bardziej tak, wyłącznik. A teraz będzie... Nie, teraz jest włącznik. Czy mi tu wejdzie końcówka. Coś tam wlazło, ale czy wlazło, nie wiem. Nie wie tego nikt. Dobra. Dobra, może weź tam podejdź, skameruj, a ja tutaj... Bo dawaj, przyłączymy wajchę. U. Coś poszło nie tak. Coś poszło nie tak. Może no jednak co? Ten czerwony jest potrzebny. Albo tutaj coś nie styka. Tam musi stykać wszystko. Jeszcze widać stare, aluminiowe. Kurczę. A? Problem polega w tym czarnym. Trochę to rasistowski. Uwaga. Nie robota. Jak nie działa, to zrobimy to na krótko. Czyli prosto w kontakt. Nie róbcie tego w domu, nie róbcie tego w domu. Uwaga. Czyli prosto w kontakt. Będzie prosto do gniazdka. Mamy przedłużarkę. Kamera. O! Coś się kręci. Czekamy, czy woda w górę wylatuje. Po różę wnioskuję, że płynie. Ten jak zawsze obrażony. Wojtek bulgocze, ale nie leci. No nie ma. To wracam na dół. Może jeszcze raz trzeba zalać. Idziemy po wąż. Dawidku, i teraz jakbyś mi tak odkręcał wodę. O, działa. Tak samo. To jeszcze nie działa. To no jak o, widzę. O, tak żeby leciało. Dobra. No, dawaj węża. Masz węża? Tylko uważaj, bo kąsa. Siema. No i co tam? Wojtek bulgoce i nie leci. Wojtek, jesteś tam? No, zalewam. Możesz zakręcić. Zakręcone. I co następuje? Następuje zwolnienie blokady. O! Troszkę wyleciało. O kurwa, Cybermarian. Kurwa, znając moje szczęście, jakbym się reinkarnował, to właśnie na taką kurę, kurwa. Będzie działać? Dwie śruby i widzę, że to chyba woda ucieka. Zobacz tutaj. O, tu. Dziś to i tamtą spróbuję dokręcić, bo tak jak coś tu syczy. Dobra. Tu patrzę, też ucieka. Ucieka. Woda, zobaczymy co będzie, jak to podłączę. Jak dokręcę. No niby jest na fest dokręcone. Odpalaj. Uwaga, szpuść, kamera. Szpuść. Idź do góry, zobacz, czy leci. Idę. A ja podłączę. Wojtas, palto! Co? To działa! Działa! Jeee! Działa!
Udało się, zobaczcie. Mamy wodę bieżącą teraz. Można się kąpać w końcu. Jeee! Włosy umyję. To już nie niedziela, tylko niedziela i środa. Tak. Jeee! Nie będzie trzeba na krześle w miednicy się kąpać. Zobaczcie, jaki strumień. Lepiej niż na Lej Fontan w Szczecinie. Dwoje chrobrego się chowają. Teraz idą pierwsze wycieczki. Ale zobaczcie, jak to pięknie pracuje ta pompa. Ale fajnie. No. Dawno nie byłem taki szczęśliwy. A jest pitna? A jak? Mi do tego, dawaj szklanicę. Ej, nalej mi tam do tego wodę. Do tego? No. Kurde, no. Spróbujemy. Zaraz, no przynieś szklankę, ja się też napiję. Trzeba to sprawdzić. Woda kryształ? Górski? A czemu ty to wylewasz? Ej. No zobacz, jaki. I co, nie dobra? Śmietnik? Powiem ci tak, nie jest źle, ale syf. Ale czuć syf. Może trzeba jej dać trochę czasu. No. To dopiero pierwsze metry sześcienne. Ale kryształek jest. Jest. Nie, nie jest. Chyba nie umrzemy. No to jest, wiesz, woda taka prawdziwa, oryginalna. Daj, wiecie, pokaż. O co tam chodziło? Tam uszczelgieniacz jeden był niedokręcony. Czujesz syf? No tam czuję coś. No to jest tam na dnie tego. Ale wiecie, ja piję tylko wodę z lodowca. No. To. To co? Mamy to. Mamy. Jeszcze podłączymy tutaj wąż. O, cyk. Tutaj, o. Rozumiem, że ten wąż. O. Ty, kaczka ukradła ten. Zobacz. Sznur kradnie. Dawaj ten sznur. Dawaj ten sznur. No nie. Oddawaj sznur. Dawaj ten sznur, no. I co? No. Wojtas, to działa! A zobaczymy, pokaż. Jakie jest ciśnienie, zobaczcie. Nawet zasięg jednej kaczki. I tu, zobaczcie. Tam celujmy w kaczora. O tak. Umyjemy im wszystkich. Wojtas, ja nie chcę nic mówić, ale codziennie to tak nawet częściej niż ty. No, teraz to ja będę kurde czyścić. Teraz włosy docieli śnił. O tak. Bo jest za gięte. Za jakie gięte? Ja, yeah, teraz nawet kury będą miały co jeść. Nawet kury będą miały co jeść. Tak. Dziękujemy, jak następnym razem chcecie wywiad z tym świetnym człowiekiem, to zasubskrybujcie nasz kanał i dajcie pod filmem lajka, nie Wojtas?